nadmierna potliwość może być uogólniona bądź ograniczona oraz pierwotna bądź wtórna. Nadmierna potliwość pierwotna dotyczy osób z uwarunkowaniem genetycznym do nadmiernej reakcji układu współczulnego pobudzającego gruczoły potowe do wydzielania potu i najczęściej w reakcji dzieje się tak na stres, na jakieś duże doznania emocjonalne. Natomiast nadpotliwość, nadmierne wydzielanie potu wtórne dotyczy osób z zaburzeniami endokrynologicznymi, np. z nadczynnością tarczycą, z cukrzycą, z gruźlicą bądź chorobami neurologicznymi. Nadpotliwość może dotyczyć całej skóry ciała bądź może być ograniczona do dołów pachowych, dłoni, stóp bądź twarzy. Uwarunkowana genetycznie jest również nadpotliwość tylko nosa u dzieci i ona mija wraz z dojrzewaniem. Nadpotliwość może być również ograniczona również do jednej części twarzy lub tylko do wargi górnej. Nadpotliwość jest dużym dyskomfortem dla pacjentów, zgłaszają się bardzo często, ponieważ uniemożliwia im ona prawidłowe funkcjonowanie towarzyskie, w pracy, a często nawet bywa powodem depresji. Preparatami, którymi leczymy miejscowo nadmierną nadpotliwość, to preparaty z kwasem bornym, z tlenkiem bądź wodorotlenkiem glinu i cynkiem. I są to preparaty w postaci kremów, sprayów bądź kulek do stosowania na tą okolicę, która ulega nadmiernej potliwości. Jeżeli te preparaty nie pomagają, dołączamy suplementy diety. Są to suplementy ziołowe, które złożone są z takich mieszanek ziół, które również ograniczają nadmierną potliwość i wpływają na regulację pracy gruczołów potowych. Jeżeli nadmierna potliwość jest bardzo duża, to mamy do dyspozycji zabiegi. Zabiegi ostrzykiwania okolic z nadmierną potliwością toksyną botulinową. Takie zabiegi mają czas działania około roku i niestety mają tę wadę, że są dosyć drogie. Przy bardzo dużej nadpotliwości i dużych kłopotach z uzyskaniem poprawy tego stanu po dotychczasowych wymienionych przeze mnie lekach mamy możliwości chirurgiczne usunięcia tkanki gruczołowej, na przykład dołów pachowych, nazywa się to kuretażem i polega na usunięciu części skóry z gruczołami potowymi okolicy pach. Możemy również wykonać zabieg sympatektomii piersiowej bądź lędźwiowej, która blokuje wydzielanie sygnałów przez układ współczulnych powodujących wydzielanie przez gruczoły potowe.